Hej, hej, to Kuba z Kropka. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zrobimy recenzję magazynu LEGO Ninjago. Szósty na ten rok z minifigurką Lloyda. Okej, okay, no to tutaj lecimy dalej. No i tutaj nas wita reklama tutaj tego mecha Kaja oraz Mistrz Miesiąca i tym razem jest to Griffin Turner, czyli żywioł tutaj jego to jest szybkość. Okej, okay, to idziemy tutaj dalej. Tu mamy informacje o Lloydzie oraz jak tutaj go złożyć. Tutaj są kolejne zadania jakieś już tutaj. Tutaj w ogóle jest właśnie Jay w tym tutaj stroju właśnie z administracji. Reklama tutaj LEGO Ninjago Legacy Comics. No i tutaj mamy komiks, już taki ten tutaj nasz. Tutaj jest taka ciekawa rzecz, ponieważ tutaj jest Whitefire, ale w tym takim nowym stroju, który już ma od fali marcowej, jednak my wiemy, że dopiero ten strój się pojawi w tych nowych odcinkach sezonu drugiego, tylko że z części drugiej, tak. Także tutaj taki tutaj przedwcześnie tutaj się już on pojawił w tym komiksie. Tu jeszcze też w ogóle jest Egalt, Rontu, także tutaj bardzo tutaj ciekawy pod względem postaci komiks. No i teraz mamy bardzo piękny plakat, gdzie tutaj mamy Egalta, tutaj te smoki, Kaja, tutaj to dojo oraz tutaj tą piękną świątynię, na której w ogóle jest mistrzu. No a tutaj jeszcze mamy oczywiście Lloyda oraz Nie. No naprawdę ten plakat jest naprawdę przepiękny. Tu jeszcze mamy plakat z Zainem oraz tym takim tutaj lodowym smokiem. No i dalej mamy kolejne zadania. Komiks oczywiście też tutaj jest. Tutaj mamy jeszcze ucz się od najlepszych, czyli tu jeszcze mamy takie informacje pewnie tutaj o Rontu, o Egalcie. No i tutaj mamy też taką ciekawą rzecz, ponieważ tutaj mamy Spinjitzu, Erjitsu, zakazane Spinjitzu, Spinjitzu Burst, smocza forma oraz technika powstającego smoka. Tutaj też mamy w ogóle opisane, kiedy to się pojawia. Więc naprawdę bardzo tutaj to jest fajne. Tu mamy jeszcze kolejne zadanie, tu już w ogóle jest Cinder. Tutaj są Wasze prace, konkurs. No i już w kolejnym magazynie 9 lipca pojawi się Duch Świątyni, czyli tutaj nowa figurka. Tu jeszcze jest reklama magazynu LEGO Minecraft. No i z tyłu jeszcze jest kolejna reklama. No dobrze, tutaj Wam pokażę teraz prezenty. No to tak, te kolory możecie znaleźć u mnie na Vinted, oczywiście wszystko jest w opisie. Tutaj mamy kartę Nia edycja limitowana. No a ten Lloyd prezentuje się w ten sposób, tylko że tutaj ma inną broń niż tutaj ten mój. No ale tutaj mimo wszystko strój jest taki sam, tak jak właśnie w poprzednim odcinku z Kajem było, także takie tutaj właśnie jest porównanie. No dobrze, no to co, my widzimy się w innym odcinku, znowu jutro. No i do zobaczenia, cześć!